Do nagrania tego materiału zainspirował mnie film Włodka Markowicza sprzed kilku dni. Opowiadał on w bardzo dogłębny i ukazujący wszystkie strony tego problemu sposób. Więc im więcej osób dowie się o tym, tym więcej z nich będzie mogło zrozumieć zjawisko, jakim jest introwertyzm. Na samym początku tylko w skrócie powiem, czym to jest. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, odsyłam was do materiału Włodka. Mianowicie, sama nazwa pochodzi z łaciny i oznacza intra, czyli zwracać się, i vertere, czyli do wewnątrz. Czyli już tylko potem można wywnioskować, że jest to typ osobowości raczej zamkniętej w sobie. I nie jest to raczej ktoś, kogo zobaczycie na imprezie tańczącego na stole, przynajmniej nie trzeźwego, oraz wyrywającego wszystkie możliwe panienki wokoło. No i dlaczego w ogóle zdecydowałem się nagrać ten materiał? Ano dlatego, że oglądając film Włodka, poczułem, że opowiada o tej mojej mniej przyjemnej stronie życia, czyli braku zrozumienia problemu ze strony społeczeństwa. A teraz konkretnie, jeżeli ogląda to jakiś introwertyk, nieraz pewnie podczas próby namawiania przez znajomych do wyjścia z nimi na imprezę chciał odmówić. I to nie dlatego, że ich nie lubi, tylko dlatego, że nie czułby się tam komfortowo i dużo lepiej czuje się w domu. Ale w odpowiedzi na to słyszał: tam, nie marudź, nie chcę ci się dawać, czekamy na ciebie. Albo przypomnijcie sobie teksty rodziny w stylu: co tak sam siedzisz, poszedłbyś pobawić się z innymi dziećmi. I zapewne pamiętacie też, jak czuliście się w tych sytuacjach. Wiem, bo pomimo tego, że może wam się wydawać inaczej, jestem strasznym introwertykiem. Z każdej imprezy, jak już tylko na niej jestem, uciekam jako pierwszy. Do wielu rzeczy muszę się zmuszać, na przykład do poznawania nowych ludzi, jak już tylko wychodzę z domu, a nie robię tego często. I to do takiego stopnia mam z tym problem, że widząc ładną ekspedientkę w sklepie, boję się do niego wejść, więc idę do innego sklepu dwie ulicy dalej. I teraz dlaczego może wam się wydawać inaczej? A to dlatego, że ja jako introwertyk znakomicie czuję się nagrywając swoje materiały w domu. Bo tutaj jest moje tak zwane pole bezpieczeństwa i strefa komfortu. Więc to tutaj jestem pewny siebie, rozgadany i uśmiechnięty. Natomiast sprawa ma się dużo inaczej, kiedy wychodzę na zewnątrz. Wiele razy słyszałem, że ludzie rozmawiając ze mną najpierw przez internet, a potem w rzeczywistości, zupełnie inaczej wyobrażali sobie moją osobę. Ale to bardzo zrozumiałe, gdyż z przyczyn podanych wcześniej dużo bardziej wolę z kimś pisać niż rozmawiać. Na przykład, nienawidzę rozmawiać przez telefon, po prostu nie cierpię tego. Bo wielu rzeczy, które chciałbym przekazać, po prostu nie powiem, dlatego że boję się, że to głupio zabrzmi i dlatego, że się wstydzę. Z tych samych powodów raczej nie odzywam się w większym gronie osób. Bo o ile przy ludziach, których już dobrze znam, czyli na przykład w gronie 3-4 osób jestem w stanie wytworzyć sobie nową strefę komfortu, to w momencie, kiedy jest więcej osób, milczę i w ogóle się nie odzywam, co też nie jest do końca fajne. Bo ci ludzie często, nie znając mojego problemu, myślą, że jestem bucem, że ich olewam, czy że po prostu mam się za kogoś lepszego. I często słyszałem: a ty co się nie odzywasz? Dawaj, odezwij się, przecież nikt cię nie zje. A takie zmuszanie ludzi do działań wbrew sobie często przynosi odwrotne skutki. Bo ktoś może poczuć się poniżony i zawstydzony faktem, że ktoś inny zwrócił mu uwagę na forum, przez to zamknie się w sobie jeszcze bardziej. Często te cechy osobowości są nabywane na płaszczyźnie psychicznej, poprzez jakieś wydarzenia, które miały miejsce w życiu. U mnie właśnie tak było. Jak już wspomniałem w materiale, jak to jest być hejterem, przez okres swojego dzieciństwa byłem wyśmiewany i gnojony przez swoich rówieśników. I to tylko dlatego, że byłem miłym dzieckiem, które nikomu nie chciało sprawić przykrości, więc moja pewność siebie graniczyła z zerem. Ale był jeszcze jeden, dużo istotniejszy fakt, który miał na to wpływ. Mianowicie w okresie mojego dorastania mój ojciec miał bardzo duży problem z alkoholem. Przez co zachowywał się tak, że miałem wrażenie, że w ogóle się mną nie interesuje i że ma mnie za kogoś gorszego od mojego brata. Więc brakowało mi tego jednego z najważniejszych czynników występujących podczas kształtowania osobowości człowieka. Poczucia bezpieczeństwa, czyli tego, że jakby coś się miało stać, to mój tata mnie obroni. I jeżeli ktoś przez kilkanaście lat dorasta z takim przeświadczeniem, to uwierzcie mi, bardzo trudno jest to zmienić. A już na pewno nie zmuszając czy popychając osoby do zrobienia czegoś, przy czym nie czuliby się komfortowo. Owszem, oni sami mogą do tego dojść, przeboleć pewne sprawy, ale to musi być ich świadoma decyzja, że robią coś tu i teraz, bo tak chcą. Nie, bo ktoś im każe. Moi drodzy, z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że chociaż trochę naświetliłem wam ten temat i teraz będziecie zupełnie inaczej patrzeć na problem introwertyzmu. Był to trochę dłuższy i poważniejszy odcinek, no ale czasami trzeba. Szczególnie jak się ma tak młodą widownię, którą warto edukować. Jeżeli macie jakieś doświadczenia z osobami, które są introwertykami lub sami nimi jesteście, napiszcie swoje opinie w komentarzach. Zapraszam was również na moją grupę facebookową oraz fanpage, do których linki macie poniżej. To wszystko, trzymajcie się ciepło. Cześć! Do it! Just do it! Yes, you can! Just do it!